Towarzysze, więc chciałem tradycyjnie nagrać film w moim chłodniczym garażu. Niestety było tam jakieś zebranie menadżerów, których oczywiście nie lubię. I o ile nie przeszkadzają mi rozmawiający pracownicy, no to nie będę nagrywał rewolucyjnego przemówienia obok menadżerów. Jeszcze by podeszli, jeszcze by splugawili tutaj materiał na kanał Odrodzenie Komunizmu. Więc zdecydowałem się opuścić garaż podziemny i jestem na garażu zewnętrznym. A tutaj pada deszcz, jest zimno, więc muszę się streszczać, żeby nie zamarznąć. Więc chciałbym zareklamować materiał, który najprawdopodobniej jutro ukaże się na Sputniku Polska. Oczywiście podlinkuję. To jest rozmowa z Leonidem Sfiridowem na temat wyborów prezydenckich we Francji. No i dzisiaj chciałem właśnie dokonać takiego streszczenia tego materiału, a właściwie uzupełnienia. Ale tego nie zrobię ze względu na fakt, że jest to jednak bardzo obszerny materiał. Tam zaprezentowałem tych lewicowych kandydatów. No gdybym tutaj prezentował wszystkich 9 lewicowych kandydatów w wyborach prezydenckich we Francji, to pewnie bym zamarzł. Więc przejdę do puenty. Przejdę do puenty, mianowicie do pytania, no dlaczego zsumowane wyniki sondaży 4 prawicowych kandydatów, to znaczy Erika Zemura około 15%, Marine Le Pen około 15%, Valérie Pécresse reprezentującej partię Les Républicains, czyli ta partia właśnie Sarkozy'ego i Chiraca, około 20% i w końcu Macron, około 23%. Dlaczego ich zsumowane wyniki to jest powyżej 70%, a zsumowane wyniki lewicy francuskiej to tam 20 kilka. No i postawiłem taką tezę, że chodzi o islam i właśnie dzisiaj tą tezę rozwinę. Więc zanim porozmawiamy o Francji, to chciałbym ogólnie porozmawiać o tradycji ruchu robotniczego w krajach wieloetnicznych. Jak to się dzieje, że na przykład w takiej Rosji mniejszości, uciskane mniejszości narodowe, takie jak mniejszość żydowska, takie jak mniejszość polska, taka jak mniejszość gruzińska, były no znacznie bardziej łotewska jeszcze, no były tam odsetek marksistów, socjalistów, rewolucjonistów był znacznie większy niż na przykład wśród ludności rosyjskiej. Co zresztą było wykorzystywane przez propagandę carską, że tutaj właśnie każdy Żyd to komunista, czy że komunizm to żydowski spisek. Zresztą ta strategia tutaj tej policji politycznej w Rosji carskiej, ochrany, a więc właśnie kojarzenia Żydów z komunizmem i w ten sposób prowokując różne wystąpienia antysemickie, żeby tutaj właśnie skierować masy robotnicze nie w kierunku rewolucji socjalistycznej, ale w kierunku antysemityzmu, jakichś pogromów. Lenin mówił, że antysemityzm jest to socjalizm głupców, no ale ta właśnie taka sytuacja, że mniejszości etniczne, uciskane mniejszości etniczne, tam zainteresowanie ideologiami rewolucyjnymi, przede wszystkim marksizmem, jest znacznie większe niż wśród reszty populacji, to jest pewien czynnik, który istniał w XIX wieku, istniał w XX wieku, przykładem może być II Rzeczpospolita i tutaj zaangażowanie mniejszości żydowskiej w działalność komunistów polskich, ale żeby nie było, że to tylko Żydzi, no to także była tutaj no, dość wysoki odsetek Ukraińców czy Białorusinów w tym ruchu komunistycznym. Współcześnie no to można tak tutaj przeanalizować populację Kurdów tureckich. To znaczy ci Kurdowie tureccy, no to tam właśnie są bardzo mocno zaangażowani w różne organizacje wywodzące się z tradycji marksistowsko-leninowskiej, przede wszystkim partia pracujących Kurdystanu, ale tych partii kurdyjskich, tamtych rewolucyjnych jest więcej. Więc no, dlaczego jest tak, że wśród wielu krajów wieloetnicznych, gdzie istnieje jakaś silna właśnie mniejszość etniczna, to ta mniejszość etniczna ciągnie ją do marksizmu, a z drugiej strony właśnie
sytuacja mniejszości narodowych we Francji, głównie tutaj emigrantów pochodzących z krajów muzułmańskich, z krajów północnej Afryki, a więc Maroko, Algieria, Tunezja, a także z krajów takich jak Senegal czy Mali. No, dlaczego jest tak, że oni nie szukają swojego wyzwolenia w marksizmie, no, nie szukają swojego wyzwolenia w komunizmie, a w dodatku jest tam, no właśnie, szerzy się islam i to nie tylko islam ze względu na fakt, że oni przywieźli islam ze sobą, bo to w przypadku na przykład migrantów z Algierii, no to ci ludzie, którzy uciekali z Algierii w latach 90., to oni bardzo często to są ludzie, którzy uciekali przed wojną domową, która była w Algierii, a więc oni bardzo często uciekali przed właśnie tym fanatyzmem islamskim. Więc jak to się dzieje, że ludzie uciekający przed fanatyzmem islamskim w Algierii, ich dzieci odnajdują się w islamie i to tym islamie takim bardzo radykalnym, a nie na przykład w marksizmie. No i ja tutaj jakby dostrzegam dwa błędy po stronie lewicy francuskiej. Mówiąc o lewicy, co prawda ten mój wywiad do Sputnika, on dotyczył socjaldemokratów, ale to samo możemy powiedzieć o komunistach. Trockistach, o wszystkich. To znaczy są tutaj dwa podstawowe błędy. Pierwszy błąd to jest niezainteresowanie tych środowisk w agitacji i przyciąganiu tych mniejszości etnicznych do swoich organizacji. Tutaj, gdzie pracuję, to pracuję w takiej strefie przemysłowej, jest tutaj mnóstwo magazynów, mnóstwo fabryk, jest to ta strefa całkowicie zdominowana przez, to znaczy ludzie, którzy tutaj pracują, to są migranci. No i jest to duża część tych migrantów, to właśnie pochodzi z krajów islamskich. No i nie ma tutaj tego czynnika, właśnie tradycyjnego czynnika takich stref przemysłowych, że tutaj na każdym roku stają jacyś komunistyczni agitatorzy, rozdają ulotki, namawiają do strajku, że w ogóle w każdym wielkim zakładzie pracy jest jakaś rewolucyjna komórka i tak dalej. Raczej jest to teren odpuszczony. Teraz przy okazji wyborów prezydenckich można tu znaleźć od czasu do czasu plakaty Fabiena Roussela czy Natalii Arthaud, ale to tyle, i raczej to jest takie odbębnienie, a nie jakaś rzeczywista próba wciągnięcia tych migrantów do migrantów. Ja jestem migrantem, ja tutaj mówię o populacji, która posiada obywatelstwo francuskie, która może głosować, która może legalnie zaangażować się w działalność polityczną, i jakoś nie angażuje się w działalność polityczną o charakterze marksistowskim. Więc z jednej strony ta lewica francuska odpuściła po prostu próbę zaagitowania tych ludzi. Oczywiście ja mówię tak generalnie, oczywiście możemy znaleźć przypadki ludzi pochodzących z tych krajów, którzy działają w ruchu komunistycznym, ale to jest jakaś tam zdecydowana mniejszość, mniejszość mniejszości. Bruno z takimi działa, ta partia, którą Bruno buduje, to jest właśnie taka partia, gdzie tam jest kilka osób właśnie wywodzących się, oni tam są mocno zaangażowani w te sprawy palestyńskie, solidarności tam z tym Abdallahem i tak dalej, jest to mniejszość, jest to mniejszość mniejszości, Więc uważam, że jest to błąd, i to widać, jak ktoś pójdzie na meeting jakiejś tam organizacji lewicowej, to pierwsza rzecz, która go uderza, że na tych meetingach, dominuje, to są taka tradycyjna ludność francuska, biała właśnie, to w ogóle nie pasuje do tego krajobrazu, miejsca, gdzie mieszkam, tu, gdzie mieszkam, to dominują migranci, tu, gdzie pracuję, dominują migranci. A kiedy nagle idę, czy widzę jakieś tam zebranie komunistów, to zupełnie inny świat, wszyscy biali, czy może nie wszyscy, ale zdecydowana większość,
Dobra, druga rzecz, no jakby z tego problemu wiąże się drugi problem. Znaczy drugi problem wiąże się tutaj z niepodjęciem tej misji cywilizacyjnej, jaką marksizm ma do zaoferowania wobec różnych reakcyjnych idei. W przypadku na przykład tych różnych mniejszości, o których wcześniej wspomniałem, no to nie wiem, mniejszość żydowska, no to była ona podzielona z jednej strony na jakiś tam reakcyjny syjonizm, z drugiej strony na komunizm. No i tutaj były te dwie ideologie ze sobą walczące, no i to walczące bardzo ostro. No. Tak samo jakby polskie społeczeństwo było skłócone, no tutaj jakby te różnice pomiędzy polską arystokracją a jakimiś tam robotnikami angażującymi się w PPS czy w SDK, PIL, to mimo, że ci ludzie mówili jednym językiem, no to to była wrogość i to dość wyraźna. No a tutaj no, odnoszę wrażenie, że ta lewica francuska, no, zamiast zrozumieć fakt, że mniejszości etniczne żyjące na terenie Francji są wewnętrznie podzielone, skłócone, że jest tam taka wojna idei, jakby to Szymek powiedział, na terenie tych mniejszości trwa wojna idei, i w tej wojnie idei wygrywa islam, i to islam w tej wersji bardzo, bardzo radykalny. Taki islam właśnie, no, islam zbliżony do tych poglądów, które tam stały za ludźmi organizującymi zamachy we Francji, czy to Charlie Hebdo, czy tam zamach w Bataclanie, czy tam ostatnio właśnie obcięcie głowy temu Samuelowi Paty, czy zamach w Nicei, czy też liczny udział obywateli Francji w eksperymencie o nazwie Państwo Islamskie w Syrii. No, więc w sytuacji takiej, kiedy jakby lewica, komuniści nie podejmują próby w ogóle wchodzenia na ten grunt wojny idei, i oni po prostu, no jak organizują mitingi i chcą pokazać swoją solidarność z tą uciskaną mniejszością etniczną, no to trzeba jasno powiedzieć, no jakby to co pcha prawicę do tej islamofobii, ta islamofobia właśnie prawicowa, bo tych czterech kandydatów, o których mówiłem, czyli Macron, Valérie Pécresse, Eric Zemmour i Marine Le Pen, no oni między sobą rywalizują, licytują się, kto jest największym islamofobem. I to jakby trzeba jasno powiedzieć, że ta islamofobia w ich wydaniu ma charakter rasistowski i w ich wydaniu ma charakter klasistowski. Więc jakby takie dwie reakcyjne idee, które się na siebie nakładają. Rasistowski w tym sensie, że po prostu no wiadomo, że większość wyznawców islamu we Francji to są jednak ludzie urodzeni poza Francją albo urodzeni z ludzi, którzy urodzili się poza, którzy tam właśnie przyjechali. To są jakby drugie, trzecie pokolenie. Z drugiej strony, no to także mamy ten klasizm, no a więc większość tych migrantów, czy tam ludzi, którzy się urodziło w rodzinach migrantów, no to też są jakby ludzie, którzy pracują z towarzyszem Michałem w jakichś takich gównianych robotach, no. A oni mają jakieś takie właśnie, no aspirują do poparcia klasy średniej albo klasy wyższej, więc oni gardzą robotnikami, a tutaj jakby no mają dodatkowy pretekst, żeby gardzić tymi robotnikami, bo to są robotnicy właśnie z innej narodowości i w dodatku bardzo często robotnicy wyznający religię, która w tym momencie we Francji jest nacenzurowana. Więc tak, ja nie neguję faktu, że islamofobia prawicowa ma charakter rasistowski, klasistowski i jest całkowicie reakcyjna. Co nie zmienia faktu, że jednak ten islam, islam wyznawany przez te mniejszości etniczne, no to oczywiście on jest zróżnicowany, no ja znam bardzo wielu ludzi i mogę powiedzieć, no, że tak jak w polskim społeczeństwie mamy różnych katolików, no mamy katolików, dla których
ten katolicyzm ogranicza się do spędzania wspólnie świąt rodzinnych, takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, a mamy katolików takich jak Kaja Godek czy Ordo Iuris, no więc to jest jakby zupełnie dwa typy. I tak samo ten islam we Francji, no to znaczy są ludzie tolerancyjni, którzy się nie narzucają z tym islamem, którzy ogólnie, no dobra, no wychowali się w rodzinie czy coś, no ale oni nie mają jakiegoś takiego podejścia właśnie, no nie ma tych wszystkich negatywnych rzeczy wynikającej właśnie z takiej religii mającej charakter właśnie misyjny, że o, muszę wszystkich nawrócić, muszę wszystkim pokazać, co i tak, no. No ale są też tacy ludzie, którzy mają to właśnie takie misyjne, fanatyczne podejście do tej religii. Jak to się kończy, no to jakby w ostatnich latach sporo było tych różnych negatywnych elementów i są to elementy no, wykorzystywane w propagandzie prawicowej. Jakby propaganda prawicowa no, nie da zapomnieć o tych zamachach, mimo że na przykład jeśli chodzi o Charlie Hebdo, no to ofiarami tego Charlie Hebdo, no to tam to ogólnie była taka, no tam było część osób w ogóle należących do partii komunistycznej, ten taki najbardziej znany z tych rysowników, on się tam nazywał, już nie pamiętam jak, no ale ten najbardziej znany rysownik to był członek partii komunistycznej i na jego pogrzebie odegrano międzynarodówkę, no więc jakby i tam pojawiło się troszkę takich oficjeli francuskich, takiej burżuazji francuskiej w akcie solidarności właśnie z tymi, i oni byli zażenowani faktem, że tutaj międzynarodówkę śpiewają, jakieś czerwone flagi czy coś. No ale ogólnie no to w tej takiej retoryce antyislamskiej, no to lewica całkowicie skapitulowała nawet tutaj mając tradycję, no jakby takiej świeckie, no skapitulowała, większość tej lewicy jakby nie chce w to wchodzić, wychodząc z założenia, że każda forma krytyki islamu ma charakter klasistowski i rasistowski, no to oni de facto no, milczą w tej sprawie. Milczą w tej sprawie, a nawet no, różne tutaj postępowania sugerują, że oni właściwie no, akceptują to zjawisko, w tym sensie, że na przykład na mityngach lewicowych organizacji no, przemawiają osoby, które, dziewczyny, kobiety przemawiają, które no, tutaj właśnie mają te symbole religijne, właśnie jakaś chusta, coś tego, no, zasłonięte włosy i... No i to tyle, no i to efekt jest taki, no że ponieważ ta społeczność emigrancka, ona jednak jest skoncentrowana geograficznie w kilku takich zbitych miejscach, no to jest mnóstwo miejsc we Francji, gdzie ludzie w ogóle nie mają styczności z tymi mniejszościami, no. A ponieważ nie mają styczności z tymi mniejszościami, no to dla nich jakby, no tak jak dla człowieka, który nie wie, co się dzieje w Polsce, no to jemu się wydaje, że wszyscy Polacy myślą jak Kaja Godek. Tak samo, bo tutaj zakaz aborcji, bo to, bo tamto, bo głosują na PiS, nie rozumiejąc tego, że ludzie głosują na PiS, nie wiem, żeby mieć 500+ czy 13 emeryturę, no, a jakby tutaj ta Kaja Godek to jest załóżmy w pakiecie, no. No ale tak to wygląda, no nie wszyscy Polacy są fanatykami, no ten fanatyczny elektorat takiego fanatycznego katolicyzmu, no to pewnie gdyby sumować tam głosy oddane na Ziobro, Winnickiego, to by tam uzbierać może było 5%, to jest siła, która pewnie ledwo co by się przeczołgała przez próg wyborczy, no. Dlatego to jakby oni się podpinają, podpis i koalicja i tak dalej, no ale... Ale jest fanatyczny katolicyzm, tak samo jak jest fanatyczny islam i moim zdaniem zadaniem lewicy komunistycznej, komunistów, a także ten no jest stawienie jakiejś formy oporu, no oporu ideologicznego, krytyki, no i to już jest dłuższy temat, co dokładnie i tak dalej, no ale jakaś taka kwestia walki o świeckość szkoł,
szkoły, walka o świeckość państwa, to nie są prawicowe postulaty, to nie są rasistowskie postulaty, to nie są klasistowskie postulaty, to są postulaty wywodzące się z rewolucji francuskiej, to są postulaty, które powinni głosić komuniści. No. Niestety nie głoszą i dlatego w tych wyborach zdominowanych przez islamofobię, no to nie będą się liczyć. No i to tyle. Smutno.